Państwa również bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście z nami. Szanowni Państwo, rok 2014 to rok ważnych rocznic. 25-lecie przemian ustrojowych i gospodarczych, 15-lecie innej bardzo ważnej podjętej decyzji o przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego, to 15-lecie wejścia w życie przepisów wprowadzających trójszczebowy zasadniczy podział państwa. Wreszcie to, o czym dzisiaj będziemy mówić, 10-lecie Polski w Unii Europejskiej. To czas dobrze wykorzystanych szans, napływu środków na modernizację naszego państwa. To konkretne środki na konkretne przedsięwzięcia. Powiat Tarnogórski zrealizował 29 projektów na kwotę 43 milionów. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki w wysokości 30 milionów na aktywizację osób bezrobotnych. 4 miliony przeznaczono na pomoc społeczną. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji bardzo dużego projektu Mam Zawód, Mam Pracę w regionie. Ale Szanowni Państwo, Unia Europejska to nie tylko środki finansowe, to wyzwania i problemy. Problemy dla nas wszystkich i te wyzwania, które powinniśmy razem wspólnie przezwyciężyć. Ale o tym już Pani Profesor Danuta Hitler. Zapraszamy Pani Profesor. Dzień dobry, ogromnie po pierwsze dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłam przyjechać znowu na Śląsk, chociaż wcale tak rzadko nie przyjeżdżam, to przypomniałam sobie, że ostatnio w maju też byłam na kongresie, więc parę razy w roku jestem na tej ziemi, ale nie byłam w tym niezwykłym miejscu, także bardzo dziękuję również za ten pomysł, żeby przyjechać do Makła i do tego centrum. Gratuluję, że się udało, że jest coś takiego, że takie miejsce jest tak dobrze wykorzystane. Ja też wspomniałam Pani Starostka, że tyle rocznic w tym roku. Ja oczywiście najbardziej pamiętam tę rocznicę, do której się najwięcej przyłożyłam, czyli nasze wejście do Unii Europejskiej i pamiętam różne wizyty na bardzo maleńkich miejscowościach przed referendum w 2002 roku. To było w trzecim roku. I pamiętam wtedy wszystkie rozmowy, wszystkie strachy i lęki przed tym, że nie wszyscy czuli, że członkostwo nasze wejście do Unii jest dla nas ważne i bezpieczne i takie przydatne i korzystne. Było dużo lęków. Niektórzy politycy budowali na tym swój kapitał polityczny, potem się okazało, że te lęki jakby nie były uzasadnione, że rzeczywiście po 10 latach spokojnie możemy powiedzieć, że udało się nasze członkostwo wykorzystać w ogromnym stopniu. Na pewno można było więcej, na pewno można było lepiej, zawsze tak trzeba myśleć, bo to jest też jakby czyn obowiązujący, ale myślę, że zrobiliśmy wszyscy bardzo dużo i ja mam osobiście też bardzo dużo satysfakcji, ale mam też pełną świadomość tego, jak wiele zależy od Państwa, od tych wszystkich, dla których Europa na tym poziomie lokalnym i regionalnym znaczy dzisiaj dużo, czasem dużo więcej niż dla polityków szczebla narodowego, gdzie jest częściej walka i argumentacja europejska. Ja myślę, że Europa dla ludzi, którzy działają w gminie, którzy gdzieś w mieście coś robią, czy po prostu żyją, że Europa jest czymś bliskim, czymś oczywistym i czymś ważnym. Dużo bardziej niż dla polityków, wielu polityków w Europie i także w Polsce. Ja myślę też, że to, co Pani powiedziała, że Europa to nie tylko środki europejskie, nie tylko fundusze, ale ja też mam świadomość tego, że gdyby nie te fundusze europejskie, gdyby nie to, że potrafimy je ciągle wykorzystać, to myślę, że wiele, wiele zmian, które w Polsce miały miejsce, pewnie by się nam przytrafiły w ciągu najbliższych 10 lat, bo ze względu na to, jak dumni jesteśmy z Polski, z tego, że Polska nie pogrążyła się tak głęboko w kryzysie w ostatnich latach, jak znakomita część Europy, to mimo wszystko jesteśmy ciągle państwem na dorobku, ciągle jesteśmy gospodarką schodzącą, rozwijającą się, która ma budżet bardzo skromny narodowy i gdzie przedsiębiorczość jest także ciągle jeszcze, myślę, w takim stadium, gdzie jej możliwości nie są w pełni wykorzystane, więc dlatego te transfery europejskie także są dla nas niesłychanie
ważnym, ale ja myślę, że w miarę upływu lat zgodzą się również Państwo ze mną, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale że te środki europejskie także jakby uczą nas potrzeby współpracy, uczą nas tego, że solidarność jest ważna, że musimy sobie nawzajem pomagać i dlatego ja myślę, że ten wpływ także tych transferów z funduszy strukturalnych na naszą wolę współpracy, myślenia strategicznego, zastanowienia się nad tym, jakie wydatkować, uczenia się także administrowania funduszami, czy uczenia się także pewnych standardów finansowych, rachunkowych, to wszystko to składa się na, myślę także na szersze znaczenie funduszy także dla rozwoju naszej administracji, na tworzenie tych więzi między administracją i społeczeństwem obywatelskim, z biznesem i administracją i uczą nas też takiego myślenia też wspólnego o tym, co dla naszego środowiska, w którym żyjemy, jest najważniejsze. I ten taki pozafinansowy wymiar pieniędzy europejskich, myślę, jest niesłychanie ważny. I też cieszę się ogromnie, że te pieniądze są także tutaj, tyle zostało ich wykorzystanych. Nie tylko na te twarde inwestycje, bo to też jest, prawda? Odnowione z wykorzystaniem środków, ale bardzo dużo zauważyłam, że Państwo wykorzystują bardzo dużo środków na Europejskiego Funduszu Społecznego, także na to, co jest największym naszym skarbem, czyli na rozwój tego, co się brzydko nazywa kapitał ludzki, a tak naprawdę na rozwój nas wszystkich, na poprawianie naszych kwalifikacji, na sięganie do różnego typu szkoleń. I myślę, że to trzeba nadal tego trzeba bardzo pilnować. Ja wiem, że program Śląski jest w tej chwili ciągle negocjowany na regionalnym, bardzo duży tym razem dla Śląska, większy dużo niż w tym minionym okresie, że będzie teraz druga tura negocjacji z Komisją Europejską, w listopadzie, więc jest cały czas jeszcze taki okres kształtowania pomysłów na to, jak wykorzystać inwestycje europejskie najlepiej w regionie i także lokalnym, nie tylko regionalnie, ale też wierzę w to, że Państwo, ci wszyscy, którzy wykorzystywali środki do tej pory, że struktury administracji lokalnej, regionalnej, powiatowej, że dzisiaj potrafią też lepiej sięgnąć skutecznie do tych środków w programach krajowych, narodowych, nie tylko tego, co daje program regionalny. I sprawdziłam, znaczy to robię jakiś jadę, sprawdziłam, że Komisja już wypłaciła 87% wypłaciła Komisja Europejska z tych środków 2007-2013, więc jeszcze końcówka jest do dokończenia i trzymam kciuki za to, żeby to było 100%, jestem przekonana, że tak będzie. Ale to wszystko jakby pokazuje to, w jaki sposób my wykorzystujemy to, co dla nas w krótkim okresie najważniejsze w Europie, a mianowicie to wsparcie modernizujące naszą gospodarkę. Ale też myślę, że musimy, jestem przekonana, że to ma miejsce w sobie, jakby coraz pełniej kształtować poczucie odpowiedzialności za Europę. I w szczególności patrzę, tam siedzą w tylnych rzędach sami młodzi ludzie. Ja myślę, że nie możecie sobie dać odebrać tej waszej odpowiedzialności za Europę, bo myśmy tak naprawdę do Unii Europejskiej oczywiście wchodziliśmy na dni przyszłych pokoleń, w mniejszym stopniu dla pokoleń, które to robiły. I to jest bardzo ważne, żebyście wy czuli się nie tylko dobrze w Europie, ale żebyście także czuli, że to, czy Europa będzie mocna, zdrowa, silna, bezpieczna w przyszłości, czy da nam ten komfort bezpieczeństwa i dobrobytu w przyszłości, to także będzie zależało od tego, od was, od waszego wykształcenia, od waszego poczucia związku z tym miejscem, w którym żyjecie, także poczucia odpowiedzialności za Europę i bardzo z tego jakby namawiam, żeby sobie Europy nie dać odebrać, że ona jest rzeczywiście wasza, ona jest ważna, bo ona jest maleńką częścią świata, wielkiego bardzo świata globalnego, bardzo niespokojnego, bardzo trudnego, drapieżnego, takiego, który z dnia na dzień niemalże przynosi niedobre niespodzianki. Dzisiaj to widać wyraźnie. Te wszystkie, tak ten konflikt, właściwie regularna wojna zupełnie na granicy Unii Europejskiej, myślę w tej chwili o konflikcie rosyjskim, działaniach na Ukrainie. To jest coś, co się nam przytrafiło po raz pierwszy od wielu, wielu lat, czego nikt z nas nie oczekiwał. I to może być zapowiedzią tego, że ten świat sąsiedzki
taki będzie, że nie udało nam się uczynić, mimo wielu starań, nie udało się Unii Europejskiej przekształcić, czy wpłynąć na to, żeby Rosja rozwijała się w stronę liberalnej demokracji, co jest naszą tradycją. Mamy sąsiada bardzo trudnego, będzie najbliższe lata, to wielkie, wielkie wyzwanie dla instytucji europejskich, jak znowu przejść od, przeszliśmy na, od coś, co się nazywa partnerstwem strategicznym z Rosją do konfliktu, po prostu konfliktu, do takiej sytuacji konfliktowej. I teraz musimy próbować wrócić od tego konfliktu, już może nie do partnerstwa, ale przynajmniej do współpracy. To jest dla nas niesłychanie ważne w Europie, ale to jest bardzo trudne także. I to jest jedno z tych wielkich wyzwań. I to też jakby to, co się dzieje za granicą wschodnią, pokazuje też, jak ważna jest dla nas ta jedność transatlantycka ze Stanami Zjednoczonymi. To było widać przy okazji konfliktu rosyjskiego, ale też jesteśmy w stanie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, takiej bezprecedensowej umowy handlowo-inwestycyjnej, która jest wielką szansą na przyspieszenie wzrostu po obu stronach Atlantyku i na zbudowanie tej jedności transatlantyckiej, tej wspólnoty transatlantyckiej w taki sposób, żeby ona była postrzegana jako jedność w kontekście tego świata globalnego, trudnego. To jest to wyzwanie, które dzisiaj także mamy przed sobą. Ale generalnie świat będzie w najbliższych latach trudny, tak bawaryjanski, niepewny. I w takim świecie jedyną odpowiedzią na to, żeby ten świat nas nie zmarginalizował, żeby nie był źródłem niebezpieczeństwa, jest to po prostu trzymanie się razem. Wszyscy ci, którzy są przeciwko Europie, którzy myślą, że można rzeczywiście odwrócić tę integrację europejską i pozostać na poziomie państwa narodowego, to się bardzo mylą, bo odpowiedzią na ten świat może być tylko Europa Zjednoczona. Maleńka, jesteśmy 7% ludności świata, to będzie mniej, bo my się wolniej demograficznie rozwijamy niż reszta świata. I jeżeli nie będziemy zjednoczeni, to właściwie szans wielu na to, żeby za 50-60 lat żebyśmy żyli lepiej, jest niewiele. Więc dlatego pamiętajmy o tym czasem, jak krytykujemy, jak jesteśmy zniechęceni, jak zostawmy Europę. To bardzo trzeba myśleć o tym, co wtedy. I dlatego ja myślę, że Polki i Polacy będą nadal tymi, którzy się wspierają w europejską jedność i integrację europejską. Pilnując oczywiście, żeby integracja szła w taką stronę, która także nam służy, bo nasze potrzeby są trochę inne niż potrzeby najbardziej rozwiniętych państw europejskich. I dlatego musimy być aktywni w Europie. To jest niesłychanie ważne i bardzo dobrze jest, że stajemy się coraz bardziej aktywni, że jesteśmy dostrzegani, że mamy wreszcie rzeczywiście i także, znaczy nie wreszcie, drugiego już lidera, bo był pan premier Buzek, szefem parlamentu przez 2,5 roku. Teraz mamy szefa Rady, czy drugiej instytucji szefa, więc kiedyś pewnie przyjdzie czas, żebyśmy też mieli szefa komisji pochodzącego z Polski, bo Komisja Europejska pozostaje tą instytucją, która dla nas jest szczególnie ważna i będzie bardzo ważna w nadchodzących latach. Te wyzwania polityczne związane z tym niebezpiecznym, niepewnym światem, z tym niepewnym sąsiedztwem, one także wywierają wpływ na to, jak Europa widzi swoją obronność, swoją politykę zagraniczną. To będzie obszar, myślę, wielkich zmian w nadchodzących latach. Musimy budować rzeczywiście naszą zdolność do tego, żeby mieć wspólną politykę zagraniczną. Ona formalnie istnieje w traktacie, natomiast w rzeczywistości to jest tak, że to jest ciągle szukanie kompromisu dla 28 narodowych stanowisk, niemalże w każdej sprawie. I Rosja jest takim katalizatorem, mam nadzieję, także zmian w polityce zagranicznej, że będziemy w nadchodzących latach obserwować to, że pozycja Unii się będzie kształtowała od zera jako pozycja Unii, a nie jako kompromis między 28 stanowiskami narodowymi. Też wielu polityków, wielu ekspertów także nawołują do, w kontekście Rosji, do przemyślenia naszej polityki obronnej. Myśmy założyli, że świat
I tutaj pan prezydent Putin zrobił nam wielką niespodziankę, bo my, Europa, jesteśmy przyzwyczajeni i oczekujemy, że świat też tak będzie funkcjonował, do tego, żeby respektować prawo międzynarodowe, żeby kształtować relacje między ludźmi, między państwami w świecie na bazie wszystkich wartości, które dla nas są ważne, praw człowieka, równości, pokoju. I okazuje się, że świat wcale tych wartości nie podziela europejskich. My musimy także zastanowić się nad tym, czy nie musimy jednak tej twardej siły, oprócz tej siły miękkiej, dyplomatycznej, która jest naszą specjalnością, czy nie musimy także zwiększyć wydatków na obronność. Polska złożyła deklarację bardzo szybko, że podniesie do 2% te wydatki. To jest trudne w czasach kryzysu, kiedy jest tyle spraw społecznych wrażliwych, mówić ludziom, a my musimy wydawać teraz więcej na zbrojenia, ale myśmy tak zmniejszyli te wydatki na zbrojenia, że nie wiem, czy ostatnio czytali Państwo to, co się dzieje w Niemczech, prawda? Jest to jakby, tak się okazuje, że wszyscy jesteśmy trochę zranieni, jeżeli chodzi o naszą moc, tę twardą, wynikającą ze stanu zbrojenia. I to jest wielkie wyzwanie, to trzeba przemyśleć, trzeba się zastanowić, jak to robić razem, żeby te wydatki mogły być mniejsze, ale bardziej skutecznie budować siłę obronną Europy. To jest też wielkie zadanie, jakie przed nami stoi w Europie, ale najtrudniejsza jest sprawy gospodarcze, najważniejsze jak z punktu widzenia budowania pozycji Europy w świecie i z punktu widzenia nas, obywateli, którzy chcemy żyć coraz lepiej, mieć pracę. To są sprawy jednak związane z gospodarczym, sprawy związane ze wzrostem. Też w świecie mało kto się liczy z kimś, kto jest jakby gospodarczo słabeuszem. W związku z czym Europa, która od już w tej chwili 6-7 lat praktycznie ma wzrost bardzo mały. Nawet Polska, która jest dumna z tego, że od 22 lat nie ma recesji, to jednak dla nas wzrost 2% czy 3% to jest za mało. To jest dobre dla Niemiec, które już są wielkie, mają 3 razy większy dochód na jednego mieszkańca, ale dla nas my potrzebujemy wzrostu na poziomie 6-7% rocznie, żeby tworzyć miejsca pracy i żeby rzeczywiście nadganiać, żeby budować naszą konkurencyjność gospodarczą. Dlatego dla nas też wzrost jest wielkim wyzwaniem. I to widać w Europie. Jest jakby nasilenie takich skłonności do aktywnego kształtowania polityk prowzrostowych, do coraz większego nacisku na ułatwianie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, na zbudowanie ich zdolności do innowacji, też tego wszystkiego, co młodzi ludzie inaczej wykształceni i innymi instrumentami profesjonalnymi posługujący się wspierać wszystkie startupy, wspierać to wszystko, co tworzy kreatywność, to gdzie możemy być rzeczywiście, budować konkurencyjność naszą w świecie, wykorzystać w pełni ten cały wielki proces, który ciągle jeszcze przed nami, zwiększenia efektywności energetycznej europejskiej gospodarki. Dla Polski to jest bardzo wielkie wyzwanie. Jesteśmy ciągle bardzo zapóźnieni, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. Więc to wszystko, co dotyczy wzrostu wykorzystania gospodarki cyfrowej, to będzie to miejsce, gdzie będą miejsca pracy tworzone w najbliższych latach. I to też dla Polski nie jesteśmy ciągle gdzieś tam, nie w czołówce, tylko na końcu wszystkich rankingach, jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową. I akurat to, co jest, myślę, innowacja, kreatywność, gospodarka cyfrowa, to są akurat jakby wasze ludzi młodych kwalifikacje i przewaga konkurencyjna nad innymi pokoleniami. Więc ja dlatego mam jakby ufność, wierzę w to, że ta przyszłość, rozwój przyszłości w Polsce będzie szedł w tym kierunku, który tworzy akurat zatrudnienie dla ludzi młodych, dysponujących tymi przewagami. I jedna jeszcze rzecz, która jest takim pewną sprawą, którą się musimy uporać w Europie, wiąże się z instytucjami europejskimi. No, nie lubimy mówić o instytucjach, bo to jest nudne i nas mało jako obywateli interesuje. Ale jesteśmy w takim momencie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy się kształtują te nowe instytucje, wybierani są nowi liderzy na te nadchodzące lata. I niestety od jakości także instytucji i ludzi, którzy w nich zasiadają, zależy też jakość zmian w Europie i zdolność Europy do dania obywatelom tego, co obywatele oczekują. I dlatego ten Parlament Nowy Europejski, o którym jest też będzie dużo mitów za chwilę i też będziemy się koncentrować głównie na tych sprawach, na których
media się koncentrowały w ostatnich latach, ale chciałam powiedzieć z całą mocą, że Parlament Europejski jest bardzo instytucją bardzo ważną z punktu widzenia teraz jakby przyszłości Europy, bo po pierwsze prawie o całości prawa stanowi Parlament, bo jest współdecyduje jako legislator razem z państwami członkowskimi z Radą Europejską o tym, jakie prawo, jakie ramy prawne się pojawiają w Europie. To jest po pierwsze, a po drugie jest też, stał się taką instytucją, która jest bardzo ważna dla pokonania pewnej jakby przeszkody w rozwoju Europy, która się wiąże z tym, że ta odległość między zwykłym człowiekiem, obywatelem, a Unią Europejską się strasznie zwiększa cały czas, że na wybory pokazały, że ludzie nie wierzą, nie dostrzegają jakby swojego udziału w kształtowaniu Europy, że coś, co się nazywa demokracją, legitymacją demokratyczną instytucji europejskich, że to już panuje. W Europie jesteśmy przyzwyczajeni do demokracji na poziomie narodowym, ale ponieważ to wszystko, co robimy, już dawno przekroczyło granice narodowe, to też ta demokracja musi wyjść ponad granice narodowe i wtedy Parlament Europejski jest taką instytucją pochodzącą z wyboru, reprezentującą obywateli, nie państwa, nie narodów, tylko obywateli, jak jest zapisane w traktacie. Jest tą instytucją, która taką demokrację, poczucie demokracji, udziału ludzi, które podejmowanie decyzji może dać. Tu jest wiele do zrobienia i we współpracy z narodowymi parlamentami. To jest jakby wielki cały obszar działania. Będziemy mieć mamy nową sytuację w parlamencie związaną z tym, że mamy tym razem dużo więcej ludzi, którzy nie chcą w ogóle Europy w parlamencie. To jest taki paradoks, że jest instytucja, która ma służyć Europie i ma odpowiedzialność za Europę, a jednocześnie jakieś 17-18% ludzi, którzy tam reprezentują obywateli europejskich, wybrani demokratycznie, tego nie można przecież mówić, ale są przeciwko Europie, są demokracji, są przeciwko całemu systemowi europejskiemu i są tam po to, jak oficjalnie mówią, żeby zdemontować Europę, żeby zlikwidować Parlament Europejski i inne instytucje. I to jest taka sytuacja trochę jakby nowa, z którą sobie musimy radzić, bo to jest jakiś pewien jakby z jednej strony element demokracji europejskiej, też to jest jakby reprezentacja sposobu myślenia pewnej części Europejczyków na obywateli europejskich, ale z drugiej strony to jest też czynnik bardzo dysfunkcyjny, który opóźnia zmiany, które większość ocenia jako potrzebne, niezbędne czy korzystne, więc mamy też pewien dodatkowy czynnik, bardzo trudny. Mnie się wydaje, że też musimy jakby, to też szczególnie mówię do ludzi, bo ta antyeuropejskość, to ona się nie zrzuciła z samego oporu przeciwko Europie. Ona jest po prostu jakby dodatkiem do pewnych radykalizmów, które od pewnego czasu widzimy w Europie. Jest kryzys, bezrobocie, to wszystko tworzy strachy, to wszystko sprawia, że się szuka winnego, bardzo często jest to kolorowy, ktoś, kto przyjechał z innego kręgu kulturowego, czy jest jakąś mniejszością. Więc dużo jest takich fobii, które prowadzą do jakby wzrostu różnych radykalnych ugrupowań, które potem żerują na właśnie obawach ludzi, na strachach i potem odkryli te ruchy, które doprowadziły do tego, że w niektórych starych demokracjach mamy w parlamentach, w rządach tego typu partie polityczne i potem to jest oczywiste, że się doda do tego jeszcze Europę, bo Europa też jest nie przez wszystkich jednakowo podzielana i postrzegana i potem mamy właśnie coś takie antyeuropejskie, antydemokratyczne, także część czy grupowanie w Parlamencie Europejskim. To jest też jakby pewna nowa sytuacja, z którą sobie przyszłe pokolenia będą musiały jakoś poradzić. I na koniec oczywiście to ten kryzys, te reformy, które kryzys wyzwolił. Kryzys może być właśnie takim uzdrowicielem, katalizatorem zmian i Europa się straszliwie zmobilizowała, bo decyzje w Europie są bardzo trudne do podejmowania, bo prawie to bardzo często trzeba znaleźć zgodnie z tym wśród 28. Czasem to jest bardzo, bardzo trudne, a kryzys sprawił, że nastąpiła straszna mobilizacja i Europa wprowadziła reformy, które były nie do pomyślenia przed kryzysem. Całe wymyślenie na nowo praktycznej strefy euro, całego zarządzania gospodarczego, nowe mechanizmy tego zarządzania, ogromna reforma bardzo głęboka całego systemu finansowego, sektora bankowego, powołanie Unii Bankowej, która, wspominam o tym, bo jest bardzo dużo po prostu reform, one dotyczą praktycznie większości
krajów strefy euro, obszaru wspólnej waluty. I mówię o tym dlatego, że to było jedno z moich zadań w tym minionym parlamencie. Trzeba było pilnować, żeby te wszystkie nowe mechanizmy, które były, poprawiały sytuację w krajach euro, budowały jakby nowy, bezpieczniejszy system zmniejszający ryzyko kryzysów w przyszłości, żeby otworzyć te nowe, na przykład Unię Bankową, żeby otworzyć na możliwość udziału w tej Unii Bankowej także tych państw spoza strefy euro, jeżeli zechcą. I zapewnienie równych warunków. Wiele rzeczy się udało, natomiast nie mamy dostępu uczestnicząc, czyli nie będziemy chcieli uczestniczyć w tych, jako kraj nie będący w strefie euro, w tych nowych strukturach strefy euro, możemy nam uczestniczyć i udało się jakby w dużym stopniu zrównać prawie prawa w podejmowaniu decyzji, ale nie udało się, bo się nie mogło udać, dać nam dostępu do różnego typu nowych mechanizmów finansowych, różnego typu mechanizmów stabilizacyjnych, tego wszystkiego, co Europejski Bank Centralny daje, bo jest tylko bankiem strefy euro. Więc nie będąc w strefie euro, nie mamy tych takich samych uprawnień, takiego zabezpieczenia finansowego czy fiskalnego, jak państwa, które są w strefie euro. I mówię o tym dlatego, że w tej Europie dwóch prędkości, czy dwóch poziomów euro i ci, którzy nie są w euro, co jest faktem dokonanym. I biorąc pod uwagę to, że przyszłość integracji europejskiej to jest przyszłość strefy euro, będzie traktat specjalny, będzie budżet specjalny, to widać wyraźnie z tych wszystkich głosów, które się pojawiają w dyskusjach, że my musimy, stoimy jako Polska teraz przed decyzją, co robić z naszym wstąpieniem do strefy euro. I nasz problem polega na tym, że politycy nie odważają się tej debaty prowadzić, bo jest niskie poparcie ludzi. A jak nie ma debaty, nie rozmawia się o tym, to poparcie jest niskie, bo ludzie nie wiedzą. Jest dużo mitów o kryzysie na przykład, że to był kryzys euro. Euro było czynnikiem, który stabilizował, który sprawił, że wszyscy siadali przy jednym stole i pomagali najsłabszym, że powstały te nowe instrumenty wspierające kraje należące do strefy euro. U nas jest dużo takich mitów, z którymi nikt nie walczy. I rozmawiamy tylko o tym, jak to niebezpiecznie, jak to dobrze, że nie jesteśmy w strefie euro, co jest, myślę, wielkim nieporozumieniem, o którym trzeba rozmawiać. Natomiast w ogóle nie mamy dyskusji, dobrze, zostajemy poza strefą euro, ale co to oznacza dla nas? Czy są jakieś ryzyka? Czy to jest dobre, czy to jest obarczone ryzykami? Co będą robić inwestorzy? Czy pójdą inwestować tam, gdzie jest parasol ochronny Europejskiego Banku Centralnego i fundusze stabilizujące, gdyby był kryzys finansowy, czy też przyjdą do nas? Czy nasza waluta, która jest walutą, my wierzymy, silną, ważną, ale jest jednak walutą kraju na dorobku, kraju, którego potencjał gospodarczy, mimo naszych rozmiarów, jest maleńki w relacji do Unii Europejskiej jako całości, czy strefy euro jako całości. Więc czy oni przyjdą tu, czy pójdą tam, gdzie jest bezpieczniej? Czy nasi, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które muszą się przy wszelkich transakcjach zabezpieczać na wypadek ryzyka kursowego? Czy nasze startupy, z którymi mówili młodzi ludzie, z którymi nie chcą współpracować amerykańskie startupy, jak się dowiedzieli, że my nie jesteśmy w strefie euro, bo nie chcą mieć tego całego kłopotu z zabezpieczaniem ryzyka kursowego i przeliczaniem. Czy to jest dobrze, czy to jest jednak ryzyko tak duże, że może się opłaca wejść? Te koszty dla małych i średnich firm związane właśnie z tym ubezpieczeniem się przed ryzykiem kursowym, czy to wszystko jednak nie sprawia, że powinniśmy na poważnie myśleć o tym, że trzeba najszybciej do strefy euro wejść, jakie co jeszcze musimy zrobić, żeby się dobrze przygotować. Więc o tym wszystkim trzeba rozmawiać i tej dyskusji w Polsce nie ma, bo polityk, jak się każdy, jak poparcie jest na czegoś małe, to nie stawi tego na swoją agendę, bo boi się, że mu się to przełoży na niskie poparcie dla niego. Więc ci, którzy nie startują w wyborach i nie mają z tym problemu, tak jak ja, możemy mówić o euro. I dlatego o tym też mówię, bo to jest coś, o czym po prostu trzeba zacząć w Polsce rozmawiać. I dlatego, jeżeli mogę, to bym zakończyła. Właściwie, jeżeli mogę zignorować te pierwsze ważne rzeczy, to jest ludzi młodych tam z tyłu, jeżeli Państwo mi pozwolą, to chciałabym powiedzieć, żebyście jakby mieli świadomość, że bez, jeżeli Europa się nie będzie trzymać razem, to przegramy na całej linii.
bo świat będzie coraz trudniejszy i jest już rzeczywiście trudny, więc Europa jest naszą szansą na rzeczywiście spokojne, lepsze życie w przyszłości. Dlatego trzeba bardziej admirację odebrać przez tych, którzy są przeciwko Europie i podejmować dyskusję, rozmawiać o tym z kolegami, rozmawiać w domu, bo myślę, że trzeba być zaangażowanym, bo to tak naprawdę za chwilę to już wy będziecie odpowiadać za Europę i za Polskę w Europie, więc trzeba się do tego przygotowywać. A na razie trzeba, myślę, też pilnować, mówię tutaj do wszystkich władz lokalnych także, że trzeba pilnować, żeby ten program regionalny, który jest negocjowany z Komisją przez najbliższe miesiące jeszcze, to żeby on był dobrym programem, żeby tam wszystko to, co jest potrzebne, czy Nowotarskiemu, czy całemu Śląsku, żeby tam wszystko się znalazło, bo to są rzeczywiście duże pieniądze, które tutaj się dołączę do tych chórów, których nie lubię, że to mogą być ostatnie tak duże pieniądze. No jest takie prawdopodobieństwo, więc ja myślę, że pieniądze zawsze inwestycyjne trzeba wykorzystywać tak, jakby to była ostatnia szansa i dobrze to zainwestować. I myślę, że Państwo wiedzą doskonale, co chociażby wie, czego jeszcze brakuje i życzę, żeby się to wszystko udało. I żeby pamiętać, że tak naprawdę to w końcu wszystko zależy od nas, od tego, co robimy dla tej swojej małej społeczności, trochę większej społeczności. Trochę zależy od Brukseli, trochę zależy od Warszawy, trochę pewnie od Katowic jako stolicy, ale bardzo dużo można zrobić u siebie w szkole, na uczelni, w pracy, w domu.